Oh,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pragnę serdecznie wszystkich powitać. Witam szczególnie bohaterów dzisiejszego dnia, was, kochane dzieci. Witam rodziców chrzestnych, wszystkich członków rodzin, miłych gości. Drogie dzieci, radujemy się dzisiaj wszyscy razem z wami. Jest to święto całej naszej parafii. Bardzo radują się wasi rodzice. Oni przy waszym chrzcie przyrzekali, że będą was prowadzić przez życie drogą Bożą. Przy pomocy kapłanów katechetów doprowadzili was do dzisiejszego spotkania z Chrystusem. Gdy przed laty zawierali sakrament małżeństwa, wtedy Bóg uświęcił ich dłonie i złożył w ich ręce swoje błogosławieństwo. Oni dzisiaj tak serdecznie patrzą na was. Z twarzy rodziców można wyczytać, że oni tak bardzo was kochają. Wiemy, że dłonie rodziców są święcone, są przedłużeniem Bożej ręki, pełnej dobroci wyciągniętej w waszym kierunku. Dlatego, drogie dzieci, poproście swoich rodziców o błogosławieństwo, niech przez nie spłynie Boża łaska. Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swymi, Ty dziś Chrystusa mam przyjąć razem z innymi. Na świętą chwilę w radości czy udręce, niech błogosławią nas rodziców ręce. Drodzy rodzice, obojętni gdzie stoicie, wyciągnijcie prawą dłoń w stronę swojego dziecka. Panie Jezu Chryste, któryś dzieci do Ciebie przynoszone lub przychodzące obejmował i błogosławił, kładąc na nie swe ręce, Tyś sam dopowiedział: dopuśćcie dzieciom przyjść do mnie, nie zabraniajcie im, takich jest bowiem Królestwo Niebieskie, a ich aniołowie zawsze widzą oblicze Ojca Mego. Wejrzyj, prosimy, na niewinność obecnych tu dzieci oraz na pobożność ich rodziców i pobłogosław je dziś łaskawie przez naszą posługę. Niech rozwijają się otoczone Twą łaską i miłosierdziem. Niech poznają i miłują Ciebie, niech Ciebie się boją i strzegą Twych przykazań. Niech osiągną szczęśliwie upragniony cel przez Ciebie, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Drodzy rodzice, naznaczcie znakiem Krzyża Świętego czoło swego dziecka. Dzieci odzajmiają się pocałunkiem w dłoń mamy i taty. Panie Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw, abyśmy pokropieni tą wodą odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Robimy przejście wokół dzieci. Ksiądz teraz przejdzie, pokropi wszystkie dzieci. Thank you.
pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził Twój Pan Bóg przez te 40 lat na pustyni, aby Cię utrafić, wypróbować i poznać, co jest w Twym sercu, czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie. Utrafił Cię, dał Ci odczuć Bóg, żywił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z Pana. Nie zapominaj swego Pana Boga, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. Oto słowo Boże. Głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże.
Kiedy przygotowywał się wieczorem
będę często spowiadał się i do Komunii Świętej przystępował. Będę święcił Dzień Pański, będę chodził na mszę świętą w każdą niedzielę i święto. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja, raczej nie, aniżeli zgrzeszę. Kochani moi, dziś wielkie święto w naszej Pani. Gdyby tak popatrzył, to wielu gości przyjechało. Bardzo różnych, zacnych, tych wszystkich, których i Wy, i Wasi rodzice zaprosiliście na tę uroczystość. Ale chyba najbardziej to właśnie rodzice przeżywają tę chwilę. Piękną, wyjątkową, niepowtarzalną. Ja sam przeżyłem wzruszenie, kiedy patrzyłem, jak kreślono na Waszych czołach znak Krzyża Świętego, a Wy w myśl wdzięczności całujecie im głowę. Czy może być coś piękniejszego dla rodziców, niż taki jest za serce, wychowanie, za całą dobroć, którą Wam do tej pory okazali. Ich serca rzeczywiście biją żywo. Biją radość, bo chcieliby, abyście pozostały takie święte i wspaniałe przez całe Wasze serce. Abyście były tak szczęśliwe jesteście teraz. Drogie dzieci, dziś złożycie Panu Jezusowi swoje podarunki. Zapytacie jak? A no największym darem jest serce ofiarowane, po to, by Bóg w nim zamieszkał, by przyszedł do nas i stale był przybył. Poprzednia grupa słyszała przykład o dzieciach, które ze Śląska udały się na Jasną Górę. O Komunii Świętej ubrany w białe szaty, tak jak był, zawiózł ze sobą olbrzymi porę pszenicy do Matki Bożej. Ktoś powie, dlaczego porę pszenicy? Ano dlatego, że w drugiej klasie mówiły się na początku, że jeżeli uda im się coś dobrego zrobić, to będą zawsze wrzucały jedno ziarenko. Uzbierała się do tego cała masa. I razem po Komunii Świętej udali się do Matki Bożej. Podziękowali za to, że Jezus jest w ich serca. Ofiarowali to zboże, a księża, którzy tam pracują w Aureli, właśnie z tej pszenicy zawieszonej do Lutyna, zmielonej na mąkę, upiekli chowskiej pomnikami. Takie jak Wy będziecie przyjmowali w czasie mszy świętej i jak ksiądz proboszcz ukaże nam i powie o to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na tę baranę. Moi drodzy, niech będzie wyjątkowo wspaniały, radowny dla całej naszej wspólnoty barakarnej, będzie dla Was okazją do tego, abyście zawsze kroczyły za Chrystusem. Abyście były wielkie, tak jak wielkie do Chrystusa, który doszedł aż do świętości. I w ten dzień Komunii Świętej będzie dla nas również wszystkich, rodziców, chrzestnych, rodzin, dla nas wszystkich dorosłych także przypomnienie o naszej odpowiedzialności za nas. I za to, aby przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej, stając się dla Niego tabernakiem, być żywym znakiem Jego obecności pośród ludzi. Amen. Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela.
wysłuchania sprawy. Mistrzu powołujący apostołów, błogosław naszemu księdzu, proboszczowi i wszystkim kapłanom naszej parafii. Bądź im nagrodą za trud i poświęcenie. Ciebie prosimy. Dzieci, które to wierzą do komunizmu. Tatę, Anny,
Ojcze, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem, krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy rozpożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał im mówiąc: jedzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Panie Boże, ludzie, którzy
wiem, że jestem słaby i łatwiej czynię zło niż dobro. W Tobie jest moc, dlatego pragnę przyjąć Ciebie, ponieważ potrzebuję siły w drodze do nieba. Przyjdź więc, Panie Jezu, do mojego serca. Naucz kochać Boga i bliźnich. Uwolnij moje serce od zła, które niszczy przyjaźń i odbiera szczęście. Niech Duch Święty znajdzie w mym sercu mieszkanie i kieruje moimi czynami. Jezu, chlebie żywy, który wstępujesz z nieba, bądź błogosławiony. Amen. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, yeah.
jest dla mnie zdolnym chlebem. Dziękuję, że dajesz mi życie. Jesteś mi potrzebny, jak codzienny pokarm. Dziękuję, że jesteś Bogiem, który troszczy się o chleb i napój dla mego ciała. Dziękuję, że w przemienionym chlebie dajesz mi zadatek życia wiecznego. Uroczystości.
Ciebie, Ojcze. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, na Zbawicielu i przez udział w Eucharystii umocnij naszą ufność, że cały Kościół zjednoczy się w chwale z Chrystusem, swoją głową, który żyje i króluje na wieki wieków.